raz piąty Kronoszpan zorganizował międzynarodowe targi Hausmesse. To wydarzenie przyciągnęło do Szczecinka ponad 1000 osób z 25 krajów. Podczas 4 dni targów ugościmy ponad 1100 klientów z 25 krajów. Co im oferujecie? Oferujemy im przede wszystkim ekspozycję, która pokazuje całą naszą gamę produktów, której nie mamy na co dzień możliwości przekazania w takiej szerokiej, w taki szeroki sposób w czasie spotkań codziennych. I oferujemy im przede wszystkim poprawę sytuacji, jeżeli chodzi o serwis, obsługę i dostępność tego, co jest im potrzebne do codziennej pracy na bieżąco z Kronoszpanem. Czy są jakieś nowości? Co rok Kronoszpan wprowadza jakieś nowości, więc takie targi są również okazją do tego, żeby je tutaj przedstawić w pełnym rozmiarze. Więc w tym roku również prezentujemy nowości, które Kronoszpan na ten rok wprowadził do obiegu, jeżeli chodzi o płytę laminowaną, ale chcemy się też skupić na tych targach, przynajmniej w tej edycji, na zaprezentowaniu bardzo szerokich możliwości naszych produktów, takich jak MDF na przykład, których do tej pory w tej formie nigdy nie prezentowaliśmy. Podczas dzisiejszej uroczystości o 11 ma być podpisanie umowy z Politechniką Koszalińską. Czy to jest sygnał, że będziecie nawiązywać też kontakty z innymi uczelniami? Może ja powiem. Nie podpisujemy umowy, podpisujemy dzisiaj list intencyjny w sprawie utworzenia Wydziału Technologii Drewna Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. To dobry początek do tego, żeby kształcić przyszłą kadrę dla przemysłu meblarskiego, dla przemysłu drzewnego. Czy mamy rozumieć przez to, że w Szczecinku powstanie filia czy wydział zamiejscowy kolejnej uczelni, czy że tu będą odbywały się zajęcia? Dokładnie tak. To planujemy w systemie dziennym zajęcia Wydział Zamiejscowy Politechniki Koszalińskiej. Ilu studentów będzie mogło tutaj korzystać z nowych zdobyczy? Jeszcze za wcześnie mówić o szczegółach. Na razie podpisujemy list intencyjny. Szczegóły będą ustalane później. Podczas targów zapowiedziano uruchomienie w Szczecinku zamiejscowego Wydziału Politechniki Koszalińskiej. W obecności targowych gości rektor Politechniki, starosta szczecinecki, burmistrz Szczecinka i prezes Kronoszpanu podpisali list intencyjny w tej sprawie. List jest zapowiedzią podejmowania dalszych działań zmierzających do utworzenia wydziału. List intencyjny oznacza, że chcemy wspólnie pracować nad tym, aby utworzyć Wydział Zamiejscowy Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. To jest bardzo ważne i dla Politechniki Koszalińskiej, i dla regionu szczecineckiego. Do regionu szczecineckiego przyjdą naukowcy, przyjdą nauczyciele, którzy będą na miejscu i tutaj będą kształcić kadry dla firm przemysłu meblarskiego. Liczymy na to, że będą to te kadry, które zasilą Kronoszpan, ale i nie tylko, również inne firmy na terenie naszego regionu i kraju. Jeżeli chodzi o Politechnikę Koszalińską, to na obecnym rynku edukacyjnym jest niż demograficzny i my chcemy pozyskać nowych kandydatów na studia i przez to zwiększyć liczbę godzin dydaktycznych i dalej utrzymywać zatrudnienie naszych pracowników. Panie profesorze, ale wydział zamiejscowy to nowe pracownie i tak dalej, olbrzymie koszty. Koszty będą na pewno duże, ale będziemy partycypować w tych kosztach na różne sposoby. Politechnika Koszalińska z dotacji dydaktycznej, Kronoszpan z własnych zysków, dołożą się również władze miasta i starostwo powiatowe. Będziemy również składać wnioski o finansowanie z projektów unijnych. Szczecineckie starostwo jest zainteresowane utworzeniem wydziału w Szczecinku. Starosta obiecuje wsparcie i oferuje obiekty po Zespole Szkół Budowlanych jako miejsce wykładów. Wczorajsze podpisanie listu intencyjnego było początkiem tego, co od kilku miesięcy staraliśmy się uzgodnić między tymi wszystkimi stronami, które wczoraj podpisywały list, czyli firmą Kronoszpan, samorządem powiatu szczecineckiego, miastem Szczecinek, Politechniką Koszalińską i specjalną strefą ekonomiczną ze Słupska. W tym liście intencyjnym zawarliśmy pewne kierunki, które już wcześniej uzgodniliśmy, a zatem mówimy po pierwsze o uruchomieniu Wydziału Zamiejscowego Politechniki Koszalińskiej studiów dziennych w roku akademickim 2016-2017 od 1 października. Zatem proszę zwrócić uwagę, dzisiaj podpisujemy list, uwzględniamy pewne rzeczy, ale ta uczelnia zacznie funkcjonować, jeżeli oczywiście wszystkie warunki zostaną spełnione od 1 października 2016-2017, ponieważ trzeba jeszcze złożyć stosowne dokumenty do Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a to jest taka trochę
droga przez mękę. To jest pierwsza sprawa. Uczelnia będzie uczelnią inżynierską, czyli ten wydział będzie kształcił na technologii drewna. Studenci będą w studiach stacjonarnych, będą odbywać kształcenie to teoretyczne tutaj w Szczecinku, kształcenie laboratoryjne na Politechnice Koszalińskiej w Koszalinie, a kształcenie praktyczne w firmie Kronospan. Zakładamy, że na pierwszym roku powinno być przynajmniej 50 studentów w studiach dziennych, czyli przez cykl kształcenia tych 3,5 roku to jest około 200 studentów w całym cyklu kształcenia. Nasze założenie mówi już o tym, że będą studia niestacjonarne, czyli również będzie można odbywać tutaj kształcenie zaoczne, ale podstawą to jest kształcenie stacjonarne, dzienne, niepłatne przez studentów. Jest też założenie takie, że jeżeli to zacznie funkcjonować, to możliwe jest kształcenie również studentów zagranicznych. Politechnika Koszalińska wyszacowała koszt kształcenia studenta zagranicznego, to jest 2000 euro w skali roku i tutaj tego typu opłaty będą mogły być uiszczane przez pracodawców, na przykład jeżeli będą chcieli, aby kształcili się tutaj studenci studiów z zagranicy, oczywiście w tym kierunku technologia drewna. Więcej na ten temat w programie samorządowym powiatu. 11 czerwca przypada Dzień Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data wyliczona przez Centrum Adama Smitha, od której przestajemy pracować, aby opłacić wszystkie daniny na rzecz państwa, a zaczynamy zarabiać na siebie. Dzień ten skłonił ugrupowanie Razem dla Szczecinka do wystosowania listu otwartego do burmistrza, w którym nawołuje do obniżenia podatków. Dzień dobry Państwu, spotykamy się dzisiaj na briefingu przed szczecineckim ratuszem. Dzień wyjątkowy, ponieważ jest to dzień wolności podatkowej. Wiemy o tym, że czujemy to, że wszyscy nie chcielibyśmy płacić podatków, ale podatki trzeba płacić, ale zawsze można te podatki płacić mniejsze. Nazywam się Marek Stasiuk, jestem przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, działaczem Ruchu Obywatelskiego Razem dla Szczecinka. Dzisiaj nie mogliśmy, drodzy Państwo, pominąć okazji, żeby za pośrednictwem naszych mediów, które witamy na briefingu, podzielić się z Państwem naszym apelem skierowanym do burmistrza miasta Szczecinek, apelem związanym z możliwością płacenia niższych podatków, ponieważ wiemy, że w Szczecinku te podatki są jedne z najwyższych w Polsce. Dlatego chcemy przypomnieć, że Razem dla Szczecinka działa, cały czas podejmujemy inicjatywy i chcemy, jak tam, gdzie tylko to możliwe, wprowadzać nasz program tańszego miasta w życie. Dlatego prosimy panią dr Joannę Pawłowicz, radną, o kilka słów związanych z apelem i z listem otwartym do burmistrza miasta. Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie mieszkańców naszego miasta. Proszę Państwa, dziś dzień niezwykły, dzień wolności podatkowej. Dzień o tyle ciekawy, że właśnie od tego dnia zaczynamy tak naprawdę zarabiać na siebie, natomiast okres od 1 stycznia do dnia dzisiejszego to był okres, gdzie pracowaliśmy na podatki. W związku z tym, że w naszym mieście podatki są na dosyć wysokim poziomie i nasz program Tańszego Miasta w czasie kampanii wyborczej mówił o tym, że należy ulżyć mieszkańcom, należy wprowadzić pewne działania, które pobudzą życie w naszym mieście i dadzą pewne ulgi mieszkańcom. Dlatego w dniu dzisiejszym skierujemy na ręce pana burmistrza list otwarty. W liście otwartym apelujemy o to, żeby pan burmistrz podjął wszelkie możliwe działania, żeby obniżyć podatki w naszym mieście. Chcemy podkreślić, że w naszym mieście żyje się bardzo dobrze, ale niemniej żyje się nie wszystkim, dlatego że młodzi ludzie opuszczają nasze miasto bez perspektyw zawodowych. Coraz mniej mamy w kieszeni, dlatego chcemy, żeby ten Dzień Wolności Podatkowej w Szczecinku przypadał szybciej niż w całym kraju, żeby chociaż o te parę dni, żeby ta tendencja właśnie malejąca tutaj dominowała, żeby okres od 1 stycznia do właśnie Dnia Wolności Podatkowej był w Szczecinku jak najkrótszy. I o to gorąco apelujemy do pana burmistrza. Za chwilę złożymy list otwarty i poczekamy na efekty. Ten list oczywiście będzie dostępny dla mediów, będzie można go w mediach opublikować. Drodzy Państwo, to jest przypomnienie, że można rzeczywiście pochylić się nad tymi płatnościami związanymi z naszym miastem i można, to zależy w głównej mierze od woli i od tego, żeby po prostu
przeprowadzić na nowo, zweryfikować budżet miejski, być może wydatki, które nie zawsze są, jak już mówiliśmy wcześniej w kampanii wyborczej, racjonalne i pochylić się nad tym budżetem, żeby rzeczywiście spowodować, aby życie w naszym mieście było tańsze. I to jest program Razem dla Szczecinka, opozycji szczecineckiej. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, zabieramy w tej sprawie głos i tam, gdzie jest to możliwe, działamy na rzecz naszego programu. Jeszcze może podkreślę, że niższe podatki, niższe opłaty to jest koło zamachowe na lepsze jutro dla naszych mieszkańców. To jest właśnie właściwy kierunek, który przyczyni się do tego, że raz, że będziemy mieć więcej trochę w kieszeni, ale dwa, że będą powstawały nowe miejsca pracy i będą perspektywy dla ludzi młodych. Bardzo nam na tym zależy, żeby ludzie młodzi nie wyjeżdżali z naszego miasta, ale żeby tutaj właśnie wiązali swoją przyszłość zawodową, rodzinną i tą właśnie taką życiową na długie, długie lata. Dziękujemy Państwu za przybycie. List będzie dostępny, będzie można go sfotografować, później opublikować i chcemy Państwa zaprosić na kolejne nasze spotkania, na najbliższe konferencje, a także zaprosić do tego, abyście Państwo obserwowali, jak wygląda działanie radnych Razem dla Szczecinka na sesjach Rady Miasta. Dziękujemy bardzo za przybycie. Podczas ostatniej konferencji Szczecineckiej Platformy Obywatelskiej pytaliśmy, czy za słowa o idiotach i złodziejach pracujących za mniej niż 6 tysięcy złotych miesięcznie ktoś nas w końcu przynajmniej przeprosi. Poseł Wiesław Suchowiejko i burmistrz Jerzy Hardie-Douglas w poniedziałek przekonywali wszystkich, że właściwie nie ma za co. Posłuchajmy. Wiem, o czym pan mówi, panie redaktorze, i muszę to skomentować, bo pan pije do wypowiedzi pani wicepremier Bieńkowskiej, cytowanej z tych podsłuchanych taśm. I chcę powiedzieć, że pani premier Bieńkowska mówiła wtedy o podsekretarzach stanu i dyrektorach departamentu, których pensje powinny być wysokie, bo to są osoby odpowiadające za bardzo ważne odcinki funkcjonowania naszego państwa i zatrudnianie tych osób za pensję, no właśnie pan burmistrz trochę o tym mówił, od 2009 roku nie podnoszone w żaden sposób, bo to jest sfera budżetowa, także tam, pensje bardzo niskie w porównaniu do tego, co mogliby ci ludzie zarabiać w biznesie, czyli zarabiają w innych krajach, w podobnych stanowiskach, no to po prostu jest już skandal pewnego rodzaju. I o tej grupie zarobkujących i pracujących Polaków mówiła pani Bieńkowska. Ta wypowiedź została wyjęta z kontekstu i bardzo złośliwie potraktowana, tak, jakoby to każdy Polak, kto zarabia poniżej 6 tysięcy, był idiotą lub złodziejem. To jest po prostu skandal, że tak to funkcjonuje, ale no, co tutaj dużo tłumaczyć? No, kiedy się tłumaczy, to potem to w mediach się nie ukazuje. Bardzo dobrze, że pan to pytanie zadał, panie redaktorze, bo jest okazja do tego, żeby wreszcie powiedzieć po raz kolejny, że pani Bieńkowska nie uważała Polaków za idiotów, ale mówiła metaforycznie, barwnie, może zbyt barwnie, o pewnej niegodziwości, jaką nasze państwo, co tu dużo mówić, funduje swoim funkcjonariuszom. I to robi od lat i ciągle nic z tym nie można zrobić, no bo jakżeż można podnosić pensję urzędnikom? To jest fragment dyskusji, która się wiązała, a dotyczyła niskiej jakości pracy w wielu urzędach ministerialnych. I pani premier powiedziała, trzeba być idiotą tak, żeby chcieć pracować za 6 tysięcy złotych. Jeżeli się wyrywa z kontekstu zdanie, tak, i to jest jeszcze podsłuchana prywatna rozmowa i potem się to interpretuje w ten sposób, że proszę bardzo, co za arogancja, tak, wszyscy ci ludzie, którzy pracują za minimałkę, to są idioci, tak, dlatego że nikt normalny by nie pracował. Nie, chodzi o to, że my wymagamy, aby w ministerstwach, tak, na przykład, żeby minister albo zastępca ministra, tak, dyrektor departamentu, to byli ludzie o najwyższych kompetencjach, a im się, ja ze zdziwieniem coś takiego przeczytałem, już taki idiotyzm, tak, to powiem, z Gazety chyba Polskiej, jeżeli przekręciłem, to nie chciałem się w sądzie znaleźć, to od razu mówię, że jest tutaj, być może, że to nie była Gazeta Polska, ale w każdym razie, no, jedna z tych gazet, która bardzo sprzyja, że tak powiem, opozycji, gdzie był taki news, że oni zrobili badania i
i każdy pracownik w ministerstwie zarabia co najmniej 9 tysięcy złotych łącznie ze sprzątaczkami. To ja zapewniam Państwa, że dyrektorzy departamentu, czyli wiceministrowie, zarabiają mniej niż ja i mniej niż wielu samorządowców i mniej niż wielu dyrektorów spółek i komunalnych, i prawa handlowego i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówię o zarobkach w różnych spółkach, w PKP, w Locie, w jakichś innych, gdzie, czy w bankach. No, tak? I ci ludzie po prostu pracują za płacę, której człowiek bardzo dobrze wykształcony, że tak powiem, po prostu nie weźmie, tak? Bo jest jakaś grupa, jakaś elita, tak? Która właśnie powinna prowadzić na przykład ministerstwa nasze, żeby nam się dobrze działo, ale ci ludzie mają propozycje między innymi z biznesu, które są wielokrotnością tego, co im może zaproponować rząd w ministerstwach. I o tym była dyskusja, tak? I to trzeba wyraźnie mówić. Niestety to się w ogóle nie przebija, tak? Może Państwo akurat ten fragment też, nie sądzę, żeby on akurat się ukazał w naszej relacji z konferencji prasowej, ale kto wie? Dobrze by było, żeby o tym mówić, tak? I wyjaśniać, a nie bardzo przyzwoitego człowieka, tak jak jest pani Ela Binkowska, tak? Osoba, którą znamy tutaj wszyscy, jak siedzimy, i na naprawdę tak życzliwy ludziom człowiek, tak? I Ślązakom, i tyle ona dla nich zrobiła, ona by w życiu czegoś takiego nie powiedziała o normalnym człowieku, bo ona jest normalną kobietą, tak? Normalną, taką mocno stąpającą po ziemi. Widać, inne zdanie miała pani premier Kopacz. Z rządu odeszło 3 ministrów, 3 wiceministrów. Rezygnację złożyli koordynator służb specjalnych, szef doradców premiera, a marszałek Sejmu odszedł dla dobra partii. Pani premier też przeprosiła tylko wyborców Platformy Obywatelskiej. Czyli faktycznie Polacy znowu nic się nie stało. W czwartek obradowała Rada Gminy Szczecinek. Najważniejsze punkty obrad to zatwierdzenie skonsolidowanego budżetu gminy za rok ubiegły i udzielenie wójtom absolutorium. Nim rozpoczęto dyskusję nad tymi punktami, Rada dokonała podziału sołectw, nadała im statuty, a także wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości. Następnie rozpoczęto procedurę udzielania absolutorium. Po zatwierdzeniu skonsolidowanego budżetu jednogłośnie podjęto uchwałę o absolutorium. Następnie wrócił temat połączenia gminy z miastem. Tę kwestię wójt uciął krótko. Nie ma takiej opcji. Obrady rady można śledzić na stronach internetowych Urzędu Gminy i Telewizji Zachód. Apetyt na zdrowie. Tak zatytułowane zostało czerwcowe spotkanie pań w ramach klubu na obcasach, które odbyło się w ogródku rekreacyjnym przy zamku. W programie mówiono o dobrej kondycji na czas lata. Zaprezentowano odpowiednio dobrane ćwiczenia fitness, mówiono także o diecie i dobrej lekturze. Trener karate Kyokushin zaprezentował podstawowe elementy samoobrony, a kucharze z restauracji w zamku przygotowali letnie sałatki i soki owocowo-warzywne do degustacji. Pięćdziesiąt lat razem przeżyli Państwo Bronisław i Lucyna Nowakowscy. Dziś w Szczecineckim Urzędzie Stanu Cywilnego w obecności najbliższych świętowali jubileusz Złotych Godów. Na ślubnym kobiercu stanęli 26 czerwca 1965 roku w Szczecinku. Przez 50 lat razem szli przez życie, zwalczając wszelkie przeciwności losu. Dziś przed urzędnikiem stanu cywilnego podziękowali sobie za lata spędzone razem, a burmistrz udekorował ich medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez prezydenta Rzeczpospolitej. Z życzeniami pospieszyli najbliżsi. Państwo Nowakowscy wychowali 2 dzieci i doczekali się 3 wnucząt. Dziś w Szczecinku naokoło było wesoło, a to za sprawą rajdu rowerowego zorganizowanego przez Samorządową Agencję Promocji Kultury. Zamiast siedzieć w szkolnych ławkach, około 300 młodych rowerzystów postanowiło skorzystać z okazji i pojechać na rowerach wokół jeziora Trzesiecko.
Nowością jest przede wszystkim termin, bo zawsze organizowaliśmy to we wrześniu, w tym roku czerwiec. Aura nam sprzyja, więc myślę, że będzie to kolejny udany rajd. To już jest nasza piąta edycja. W tym roku zdecydowaliśmy się na start i metę na Kilińskiego w Sapiku, nie jak rokrocznie na muszli koncertowej. Szkoły, jak widać, dopisały. Mamy zgłoszony akces 300 uczniów. Myślę, że to będzie znowu fajna impreza, propagowanie zdrowego trybu życia, zdrowych nawyków, no i ochrony środowiska przede wszystkim. Będziecie jechali w koło jeziora Trzesiecko. Czy jest jakiś wyznaczony czas na pokonanie tego dystansu, czy tempo jest dowolne? Nie, tempo jest dowolne, jedziemy swoim tempem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, ale i o przyjemność z rajdu, tak? Nie ma tutaj na czas przymusu pokonanie tej trasy. Dla szkół przygotowaliśmy nagrody, dla szkół, które zbiorą procentowo największą liczbę uczestników w każdej kategorii wiekowej, a więc nagroda dla podstawówki, dla szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zaprosiliśmy również do rajdu mieszkańców miasta, którzy też, widzę, odpowiedzieli na apel. Zwykle zakończenie rajdu to było ognisko, tak? Jakiś poczęstunek będzie tak również w tym roku? Tak, w tym roku również przygotowaliśmy ciepły posiłek, na który uczestnicy otrzymali już kupony. No to co, życzymy przyjemnej zabawy, no a przede wszystkim bezpiecznego pokonania trasy. Tak, do zobaczenia na trasie, zapraszam. W sobotnie przedpołudnie piknikiem na boisku pierwszego liceum przy ulicy Ordona zostanie podsumowana tegoroczna edycja akcji Sztafeta Zdrowia. Natomiast szczecineckie Amazonki zapraszają na happening, który odbędzie się w sobotę pod hasłem Zadbajmy o siebie. W imieniu Stowarzyszenia Amazonek w Szczecinku i w imieniu Szczecineckiej Onkologii zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecinka, i tych młodych, i tych starszych, i panie, i panowie, którzy będą mieli ochotę do nas przyjść, na happening, który odbędzie się pod hasłem Zadbajmy o siebie. Ten happening rozpocznie się o godzinie 15 na terenach rekreacyjnych zamku. Wstęp jest wolny, będzie mnóstwo atrakcji. Takimi atrakcjami również będzie spotkania z wizażystkami, z fryzjerami, będą stoiska z ekologiczną żywnością, będzie można sobie zbadać pomiar cukru, wykonać. Gościem zaproszonym będzie profesor Cezary Cybulski. Miał przyjechać profesor Lubiński, ale z powodu ważnych służbowych rzeczy przyjedzie profesor Cybulski. Będzie mówił o nowych genach. Jak Państwo wiecie, to są genetycy i oni są autorami tych nowych genów, PALP2 i REC-KUL. Także spotkanie otwarte. Amazonki dla Państwa przygotują słodki poczęstunek. Zapraszamy wszystkich, myślę, że pogoda dopisze, czyli spotykamy się w sobotę na tyłach zamku naszego od godziny 15. A gościem specjalnym, który będzie się z nami bawił, będzie aktor, piosenkarz, kabareciarz Krzysztof Respondek. Szczecinecki ogólnopolski, a właściwie międzynarodowy konkurs poetycki Malowanie Słowem imienia Mieczysława Czychowskiego w tym roku odbędzie się po raz 20. Wiersze na konkurs należy nadsyłać do 30 sierpnia na adres Samorządowej Agencji Promocji Kultury. Proszę Państwa, ogłaszamy jak co roku następną edycję ogólnopolskiego konkursu poetyckiego pod nazwą Malowanie Słowem imienia Mieczysława Czychowskiego. W tym roku jest to jubileuszowa edycja, 20. edycja tego naszego konkursu. Dlatego też są troszeczkę inne nagrody. Są ogłoszone już trzy nagrody, trzy główne nagrody. Nagrody są to finansowe, jak również druk autorskiego tomiku poetyckiego. Wszystkich szczegółów dotyczących regulaminu konkursu można zasięgnąć na stronie www.sapik.pl. Jeszcze może tylko kilka słów powiem na temat jury, ponieważ jury jest dosyć znaczące, jeśli chodzi o poezję. Będzie to, w jury zasiada pan Bohdan Zadura, redaktor naczelny Twórczości, Mariusz Grzebalski oraz Jerzy Beniamin Zimny. Serdecznie Państwa zapraszam. Pracę należy nadsyłać do kiedy, jakie i gdzie? Pracę należy nadsyłać do 30 sierpnia na adres Samorządowej Agencji Promocji i Kultury.
Już w najbliższą niedzielę w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 odbędzie się turniej tańca towarzyskiego o koszyczek truskawek. Tradycyjnie największymi gwiazdami tej imprezy będą najmłodsi tancerze. Za każdym razem na turnieju truskawkowym są niespodzianki, ponieważ jest to turniej, na którym debiutuje tak naprawdę bardzo wiele młodych tancerzy, takich naprawdę bardzo młodych. I tak też będzie w tym roku. Pierwszy blok to są adepci sztuki tanecznej naprawdę w bardzo dużej ilości, z czego się cieszymy ogromnie, ponieważ no później z tej ilości wyrastają pary, które chcą kontynuować taniec w wymiarze po prostu sportowym. My teraz znajdujemy się właśnie na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7, która się przemienia w salę turniejową. Teraz jest robiona, jak widać, scenografia. Będą rozstawione tradycyjne stoliki, krzesełka, ławeczki i to wszystko się przemienia w salę turniejową, na której w niedzielę od godziny 11 będą prezentowały się te pary i najmłodsze, i średnie, i starsze, bo turniej tradycyjny w trzech blokach tanecznych. Pierwszy rozpoczyna się o godzinie 11, drugi o godzinie 14, gala taneczna o godzinie 17. Myślę, że turniej pełen takich wrażeń i emocji, dlatego że tańcom tych najmłodszych dzieci towarzyszy autentyczność i wielkie zaangażowanie rodziców, bo to są czasem ich takie pierwsze kroki turniejowe na parkiecie i taki też ma być ten turniej dla dzieci, podsumowujący troszeczkę rok pracy, pachnący już słońcem, pachnący już latem, pachnący już trochę wakacjami, dlatego też truskawkowy. Nasze truskawki przyjadą w niedzielę prosto z plantacji, więc będzie świeża, tak, pachniało truskawkami, będą na pewno świeże witaminy, koszyczki już są, medale już są, więc sala już się szykuje, w związku z tym zapraszamy bardzo serdecznie i zawodników, i publiczność. Może jeszcze spytam o reprezentację Szczecinka, jak ona będzie liczna i ilu zawodników w tym turnieju wystartuje? Dosyć spora liczna reprezentacja taneczna, szczególnie jeżeli chodzi o prezentację dziecięcą, także naprawdę dosyć, myślę, że to jest w sumie można policzyć o około 40 osób zaprezentuje się za Idy tutaj na tym parkiecie, więc będziemy mieli taką liczną i ambitną reprezentację, więc zapraszamy serdecznie, tym bardziej, żeby kibicować naszym. No to jeszcze od której godziny rozpoczynacie? Jeszcze raz przypomnijmy tym, którzy może zapomnieli albo nie wiedzą. Godzina 11, pierwszy blok, godzina 14, blok drugi, godzina 17, trzeci blok, gala taneczna. W tej gali tanecznej dzieci z przedszkola Miś, w bloku pierwszym dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej, także taki bardzo rozszerzony dziecięcy blok taneczny, zapraszam. Czym pachnie Szczecinecki Park? Oczywiście muzyką. Park pachnący muzyką to kontynuacja projektu rozpoczętego w 2012 roku przez Szkołę Muzyczną pierwszego i drugiego stopnia w Szczecinku. W tym roku odbędzie się już czwarta edycja muzycznej uczty. Tak jak co roku mamy propozycję takiego cyklu Park pachnący muzyką. Pomiędzy innymi propozycjami ta jest właśnie, tak jak pan wspomniał, związana z plenerem, związana ze zbliżającymi się wakacjami, związana z pięknym parkiem, który jest nieopodal szkoły. No i to jest suma tych właśnie zdarzeń pozytywnych nas nakłoniła, a przede wszystkim panią Karolinę Chorodyńską, która jest pomysłodawcą tej imprezy, do tego, ażeby w ten sposób pokazać muzykę klasyczną w nieco lżejszym wydaniu. No właśnie, co będziemy mogli zobaczyć, czego będziemy mogli posłuchać w czasie tych koncertów? W tym roku mamy dwa koncerty przewidziane. Pierwszy koncert będzie 14 czerwca, standardowo o naszej godzinie 16, natomiast drugi koncert 21 czerwiec i godzina również 16. Chciałabym tylko zaznaczyć, pierwszy koncert 14 będzie odbywał się w parku i w Ogrodzie Różanym, natomiast w koncercie 21 przyłączamy się do tutaj imprezy naszego dużego kościoła. Jest to festyn parafialny, ale również zaczynamy o godzinie 16. Serdecznie oczywiście zapraszamy. Mamy przygotowane utwory lekkie, łatwe i przyjemne i muszę przyznać, że z co roku i właściwie z roku na rok staramy się przygotowywać ten program, no myślę, że coraz to ciekawszy i wręcz zaczynamy się specjalizować w tego rodzaju muzyce, myśląc właśnie już z góry o tym wydarzeniu, jakim jest Park Pachnący Muzyką.
No ale może uchylmy rąbka tajemnicy. To będą koncertowali uczniowie oczywiście szkoły muzycznej. Uczniowie jakich klas się tutaj zaprezentują, jakich instrumentów będziemy mogli posłuchać. Mhm. Myślę, że w tym roku będzie dosyć atrakcyjnie. Będą przygotowane duety gitarowe i faktycznie w momencie tych koncertów będziemy grali na dwie gitary, ale również będą połączenia gitary fletu, gitary skrzypiec. Oprócz tego mamy duet fortepianowy. To będzie taka nowość, ponieważ zawsze jest kłopot organizacyjny tutaj ze sprowadzeniem instrumentu na scenę. Ale oprócz tego mamy kwartety saksofonowy i akordeonowy. Oczywiście będzie trio fletowe i również duet fortepianowy, właśnie fortepianu i fletu. Czy oprócz tych koncertów Szkoła Muzyczna również wychodzi w plener? Możemy jeszcze coś powiedzieć o tych planach na przyszłość? Tak, w najbliższym czasie w lipcu podczas międzynarodowych warsztatów instrumentów dętych będą koncerty plenerowe chóru fletów, to jest taki 40-osobowy zespół. Następnie będzie koncert orkiestry saksofonowej. To są te imprezy plenerowe. Natomiast podczas art pikniku zaprezentuje się też prawdopodobnie Big Band Szkoły Muzycznej. To oprócz naszych imprez takich autorskich, tak jak już tutaj pani zauważyła, po prostu przenikamy się nawzajem, a to z parafią, a to z art piknikiem, a to z innymi organizacjami, które nas czasami proszą o wzbogacenie oferty, tak żeby było widać, że szkoła jest taka w praktyczny sposób tutaj potrzebna w środowisku. A oprócz tego te koncerty, pan wspomniał, zapytał o plenerowe, podczas warsztatów będą w auli nieopodal tutaj w Szkole Muzycznej, będą koncerty bardzo ciekawe, światowej sławy artystów, koncerty kameralne o godzinie 20, jak już upał zejdzie, ponieważ to będzie moment dobry na koncert, póki nie mamy klimatyzacji, która się będzie niedługo już tworzyć, ale to już jest inny temat. No ale póki co zapraszamy na ten najbliższy koncert, tak, w Ogrodzie Różanym. Przypomnijmy dzień i godzinę. Dla pewności jeszcze raz, 14 czerwca godzina 16, Ogród Różany i 21 czerwca, to jest niedziela, godzina 16 i tu uwaga, scena parafiady przy dużym kościele. I to jest chyba to, co powinniśmy wiedzieć. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe wydarzenie w tym roku również. Stanica Harcerska w Drężnie jak co roku organizuje turnusy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Z propozycji wypoczynku w stanicy mogą również skorzystać osoby dorosłe. Jak zwykle od lat organizujemy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Jest to stanica harcerska, ale stanica harcerska jest od lat otwarta dla wszystkiej młodzieży. W wieku od 7 do 15 lat zapraszamy serdecznie już od 1 lipca na zorganizowane turnusy. Turnusy dwutygodniowe, jeśli jakiś rodzic nie jest w stanie wysłać dziecka na cały turnus, może sobie wybrać dowolną liczbę dni. Cena turnusu 14-dniowego to jest tylko 700 zł. W tym jest wszystko, wszelkie informacje, szczegóły, jak, co załatwić i jak się do nas zgłosić, są na naszej stronie szczecinek.zhp.pl. Natomiast są rodzice, którzy w weekendy poszukują cichego, ustronnego miejsca, gdzie chcieliby przyjechać z całą rodziną i sobie odpocząć. Zapraszamy, bo takowe miejsca też posiadamy na ładnym brzegu, cywilizowanym, bo i WC, i oświetlone, i ogrodzone, w miarę bezpieczne na pewno na 100%. Czy osoby dorosłe również mogą sobie zorganizować w stanicy turnus? To znaczy, tak, mogą sobie zorganizować osoby dorosłe, mogą sobie zorganizować sportowcy, mogą sobie zorganizować wędkarze, strażacy, wszystko na zasadzie podobozu i w tym, jeśli podejmą nasze warunki, to jest zakwaterowanie, to jest wyżywienie, pełna opieka. No dorośli to tak bardzo chyba nie będą potrzebowali naszych wychowawców. A cena takiego wypoczynku dorosłych jest wyższa jak dzieci? Nie, to zależy na jakich warunkach dorośli chcą. Jeśli dorośli przyjadą z własnym
własnym sprzętem, to naprawdę są to maleńkie pieniądze, bo tylko płaci za namiot i za osobę, ponieważ warunki, jakie zabezpieczamy, to jest łazienka, to jest sanitariaty, bez ograniczeń ciepła, woda, a to wszystko jest na prąd, poza tym drężno nie jest skanalizowane, to są szamba bezodpływowe, więc to są te nasze takie koszty, które turysta powinien pokryć. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać, do kogo ma się zgłosić? No, najczęściej w Komendzie Chówca ZHP, to jest ulica 9 Maja 12. Mój telefon 603 192 148, czynny prawie że całą dobę, tylko czasami proszę, żeby w nocy do mnie nie dzwoniono. 13 czerwca od godziny 10 na kortach tenisowych Regionalnego Centrum Tenisowego oraz boiskach piłkarskich OSIR-u odbędzie się turniej tenisowo-piłkarski prawników oraz wojewódzki turniej klasyfikacyjny młodzików. Również w sobotę od godziny 12 w Parsensku będą obchodzone gminne dni strażaka. Natomiast o godzinie 15 na płycie głównej Stadionu Miejskiego Daszbor Szczecinek podejmie Dąb Dębno. Będzie to ostatni w tym sezonie mecz ligowy Daszboru przed własną publicznością. Klub Strzelecki Ligi Ochrony Kraju Impuls Szczecinek zaprasza na miejską strzelnicę przy ulicy Szczecińskiej. W niedzielę 14 czerwca od godziny 10 odbywać się tam będą zawody strzeleckie w strzelaniu z karabinu i pistoletu sportowego. I jeszcze jedna informacja. Od poniedziałku przez 2 tygodnie Szczecinecka Kryta Pływalnia będzie zamknięta z powodu przerwy technologicznej. Była to już ostatnia informacja w aktualnościach, a za chwileczkę okruchy na niedzielę.